Witam Was serdecznie w kolejnym filmie dotyczącym zdrowia. To, co jest najważniejsze w profilaktyce szeroko pojętej, to jest to, żeby całościowo, kompleksowo podchodzić do swojego zdrowia. Czyli jeśli odczuwasz różne dolegliwości przewlekłe, które dają Ci duży dyskomfort, wstajesz rano, czujesz, że Cię boli szyja, czujesz, że Cię bolą plecy, zastanów się, czy to nie jest problem metaboliczny. Oczywiście wizyta u fizjoterapeuty daje możliwość wsparcia, rozluźnienia, odciążenia całego systemu mięśniowo-powięziowego. To, co ja zalecam swoim pacjentom, to to, żeby zwrócili uwagę również na to, czy dobrą mają wchłanialność minerałów i witamin. Dlatego zachęcam Cię, żeby przed wizytą u fizjoterapeuty, w moim gabinecie zachęcam bardzo mocno, żeby wykonać badania z krwi, poziom witaminy D3, metabolit 25H, poziom witaminy B12, sód, potas, magnez, wapń całkowity oraz kwas moczowy. Dlaczego? Ma to bardzo duże znaczenie dla naszego organizmu, ponieważ jeśli będziesz miał niski poziom witaminy D3, pamiętaj o tym, że Twój nastrój będzie obniżony, odporność będzie osłabiona. Twoja praca mięśniowa będzie też słabsza, będziesz mniej wydolny, nie będziesz miał takiego napędu, siły i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Niezależnie od tego, ile mamy emisji słonecznej, bardzo często mamy niedobory witaminy D3. Trzeba ją natomiast suplementować w sposób odpowiedni, precyzyjny, pod kontrolą właśnie poziomu z krwi. Kolejny element, który jest bardzo ważny, to jest poziom witaminy B12. Często pomijany, nawet u młodych ludzi zauważam, że ten poziom wpływa na ogólne przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, na zwiększenie dolegliwości bólowych, na zmęczenie mięśniowe. Dlatego warto jest to monitorować. Kolejnym elementem jest poziom elektrolitów. Dlaczego? Ponieważ spadek sodu spowoduje, że Cię będzie bolała głowa, będziesz zmęczony, nie będziesz miał siły. Niby nam się wydaje, że nic takiego, prawda, niższy poziom sodu. Ale jest on ważniejszy niż spożycie cukru. Dlatego, że cukier może powodować stany zapalne. Potas, magnez ma bardzo duże znaczenie pod kątem przewodnictwa na poziomie komórkowym. Spożycie magnezu jest bardzo ważne, szczególnie jak trenujesz. Szczególnie jak odczuwasz, kiedy masz jakieś skurcze mięśniowe. Zwróć szczególną uwagę na to. Dlatego suplementacja pomoże Ci zmniejszyć tego typu dolegliwości. I ostatnim elementem to jest kwas moczowy. Nasza dieta, nasze funkcjonowanie, nasze nawyki, spożywanie dużej ilości białka, szczególnie wieprzowiny, wołowiny, baraniny, powoduje, że to zakwaszenie staje się większe. Nabiał może alergizować. Dlatego zwiększony poziom kwasu moczowego powoduje, że w naszym organizmie stawy są bardziej narażone na stany zapalne. Ale do tego bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy mogli zdrowieć, to jest odpowiednie nawodnienie. Pamiętaj, staraj się robić sobie w domu roztwory izotoniczne wody z minimalnym dodatkiem soli himalajskiej albo kłodawskiej. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że ta woda nawodni nasz organizm. Te wszystkie elementy są według mojej oceny, mojego doświadczenia bardzo kluczowe. Dlatego zadbaj o siebie. Bo musimy równolegle dbać o swój metabolizm, o swoje zdrowie przy okazji terapii, z której korzystamy u fizjoterapeuty. Dlatego dbaj o siebie, zaglądaj na nasz fanpage, na Facebook, na Instagram, na TikTok oraz na YouTube. Zasubskrybuj nasz kanał i zapraszam Cię do oglądania. Trzymaj się zdrowo!